18 dzień maja, piątek, zaczynamy raport. Kinga Kuczek, witam Państwa i zapraszam, a na początek skrót informacji. Droga Pszczyna-Raciebórz w trakcie budowy, prace idą pełną parą, a droga ma być gotowa w przyszłym roku. W końcu pozbędą się kopciuchów, remont kamienic w centrum Wodzisławia Śląskiego. Odwiedziny w telewizji, młodzież z Radlina poznawała tajniki pracy w telewizji. Ma być gotowa w przyszłym roku, ale emocje budzi już od momentu wbicia pod nią pierwszej łopaty. Biegnąca przez Rybnik droga Pszczyna-Raciborz w założeniu ma nie tylko odciążyć ruch na głównych szlakach komunikacyjnych, ale także przyciągnąć do miasta nowych inwestorów. Droga Pszczyna-Raciborz staje się faktem. Jej rybnicki odcinek ma być gotowy w przyszłym roku. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy ruszą prace na odcinku łączącym Rybnik z Raciborzem. Jesteśmy bliscy podpisania i zaczęcia robót na obwodnicy Raciborza, ale później zostanie 25-30 km do połączenia tej drogi. Na pewno to jest kwestia następnych lat, ale nie od razu Kraków zbudowano, tak samo nie od razu tą drogę zbudowano, ale już łopaty wbite i nie ma odwrotu. Ta droga musi powstać i musi zostać ukończona. Musi, bowiem gdy zakończą się tutaj prace budowlane, droga Pszczyna-Raciborz ma szansę stać się motorem napędowym lokalnej gospodarki. Taką przynajmniej nadzieję mają chociażby włodarze Rybnika. Ja bardzo liczę na to, że lokalny biznes, który zaczynał swoją działalność 20-30 lat temu, dzisiaj jest na poziomie zatrudnienia 20-30 pracowników, będzie potrzebował tej przestrzeni, aby swoje firmy rozwijać, żeby budować kolejne sieci, żeby budować te sieci kontaktów, które są potrzebne w biznesie. Co będzie, jakby nie było tej drogi, trzeba by sobie zadać pytanie. Jeżeli nie będzie tej drogi, to inwestorzy nie wykorzystają, albo Rybnik nie wykorzysta tego potencjału, jakim jest autostrada A1. I po to chociażby ta droga być musi, po to, żeby Rybnik mógł się rozwijać. Tylko nie zapominajmy o tym, że nie sama droga dla drogi, ale droga dla ludzi. Droga ma skracać czas dojazdu, do pracy, do Rybnika, do szkoły, do metropolii, do Katowic, ale chodzi o to, żeby ludzie nie wyjeżdżali stąd na stałe, ale aby zostali w Rybniku, bo Rybnik jest dobrym miejscem do życia, do mieszkania. Zakończenie budowy rybnickiego odcinka drogi Pszczyna-Raciborz zaplanowano na koniec lipca przyszłego roku. Śląsk ma swój teledysk i swoją piosenkę na mundial. Utwór Jesteśmy z Wami autorstwa Marka Fibica i Dawida Klimanka podbija internet. Zdjęcia do teledysku były kręcone w Rybniku, Czernicy i Gaszowicach. Polska! 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 Czy to na Śląsku, czy na Mazurach, nad polskim morzem, czy w polskich górach, żyje ogromna nadzieja z wiarą, że to Polacy dziś radę dają. Autorem tekstu piosenki jest Marek Fibic, na co dzień instruktor nauki jazdy i radny Przowa. Muzykę skomponował i śpiewa Dawid Klimanek, mieszkaniec Lesek, wokalista zespołu Głębia. Jesteśmy z Wami bierze udział w konkursie na piosenkę na mundial. Spośród zgłoszonych piosenek jury wybierze 9 bądź 10, które zostaną zaprezentowane na scenie podczas festiwalu w Opolu. Swoje piosenki zgłosili m.in. Bajer Fulczy, Krzysztof Krawczyk. Musi być drużyną zwycięstwo, zaś nasze barwy biało-czerwone. Niech pozostaną niezwyciężone. Bądźcie dziś wielcy, niepokonani. Polska maju, jesteśmy z Wami. A my oczywiście trzymamy kciuki za utwór. 12 mało przyjemnych dla oka kamienic w centrum Wodzisławia Śląskiego przejdzie gruntowną termomodernizację. Chodzi o kamienice zlokalizowane wokół wodzisławskiego rynku. Prace będą mogły się rozpocząć dzięki olbrzymiemu dofinansowaniu, a chodzi o niemałą kwotę 1 700 000 zł.
12 kamienic w centrum Wodzisławia Śląskiego przejdzie gruntowną termomodernizację. Po kilku latach starań miasto udało się pozyskać dofinansowanie na remont 12 kamienic, w tym 11 zlokalizowanych na Starym Mieście. Prace obejmą docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu poddasza, wymianę stolarki, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, a także przygotowanie pomieszczeń pod węzeł cieplny i podłączenie do sieci ciepłowniczej. Przede wszystkim w ten sposób chcemy walczyć o poprawę jakości powietrza. Po drugie, poprawić też estetykę i wygląd Starego Miasta. Projekt rozpocznie się w tym roku, zakończy się do roku 2020. Koszty prac mają wynieść 2 400 000 zł. Miasto otrzymało na ten cel 1 700 000 zł dofinansowania. Ta inwestycja przede wszystkim poprawi komfort naszego życia, życia w centrum miasta, w tym zadba o jakość czystego powietrza, a jest to bardzo ważne. Nauczyciele Sportowej Szkoły Podstawowej w Radlinie w marcu zorganizowali szkolny konkurs Mam Talent. Uczniowie prezentowali rozmaite talenty, od wokalnych przez gimnastyczne po taneczne. Laureaci konkursu nagród zebrali wiele. Jedną z nich była wizyta w redakcji naszej telewizji. Stację ponad 20 osób odwiedziło w tym tygodniu, a szczegóły tej niezwykle miłej wizyty w materiale. Dobra, i teraz zrobimy dźwięk. Tak wygląda przygotowanie do nagrania od kuchni, czyli z reżyserki. To tak zwane serce telewizji. Nagrania mają miejsce w studiu. To miejsce, które zawsze najbardziej ciekawi odwiedzających. Na moment pracownicy stacji oddali stery w ręce uczniów. Dzień dobry, nazywam się Oliwia i zapraszam na wywiad o zainteresowaniu. Najpierw do ciebie pytanie. Doszły mnie słuchy, że lubisz śpiewać. A co najbardziej lubisz śpiewać? Najbardziej to lubię takie piosenki, które pobudzają, na przykład Alana Walkera lub inne takie różne piosenki, na przykład z zagranicy lub z Polski. To, co zostaje nagrane, musi zostać poddane obróbce. Materiał obrabia się w specjalnym programie do montażu. Efekt końcowy wraca do reżyserki i zostaje wysłany na emisję. Zobaczyliśmy wielką kamerę, duże studio i reżyserów. Widzieliśmy też, jak układa się, jak, z czego składa się montaż i co robi się, żeby skrócić rozmowę. Słowem, nauka nie poszła na marne. Julian Tuwim, polski poeta, pisarz, autor tekstów, piosenek, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. Jego osoba już od 2002 roku jest patronem przedszkola nr 10 w Czerwionce-Leszczynach. Z tej okazji po raz 16 placówka zorganizowała konkurs recytatorski z twórczości poety dla przedszkolaków z całego powiatu rybnickiego. 14 przedszkoli, ponad 30 przedszkolaków. To liczba uczestników 16 konkursu recytatorskiego Magiczne wiersze Juliana Tuwima. Wydarzenie po raz kolejny odbyło się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. Od 16 lat jesteśmy organizatorem tego wydarzenia. Co roku zapraszamy przedszkola, które chcą recytować wiersze Juliana Tuwima. Dzięki organizacji tego typu wydarzeń dzieci mają okazję bliżej poznać sylwetkę patrona przedszkola, a także zgłębić najbardziej znane dzieła Juliana Tuwima. Dużo uczy, czyli ten aspekt dydaktyczny, ale również myślę, że to jest takie przeżycie dla tych młodych naszych artystów, którzy mogą wystąpić na takiej pięknej scenie w CKE, zaprezentować swoją twórczość, zaprezentować to, czego się nauczyli przez jakiś okres czasu. 16. edycja konkursu recytatorskiego sprawiła przedszkolakom wiele radości. Maluchy na scenie zaprezentowały wiersze słynnego poety, m.in. Lekomotywę czy Zosię Samosię. Julian Tuwim, trudny rachunek, Bambo Murzynek, o Grzysiu Kłamczuchu i jego cioci. A wiesz, kto jest autorem tego? Tak. Julian Tuwim. Magiczne wiersze Juliana Tuwima to nie jedyne przedsięwzięcie organizowane przez przedszkole nr 10 w Czerwionce-Leszczynach. Kultywujemy jego twórczość, oczywiście w przedszkolu, w ciągu całego roku szkolnego, natomiast żeby zaprosić do tych wydarzeń inne przedszkola, organizujemy co roku konkurs recytatorski. Dyrekcja placówki ma już pomysły na kolejną edycję imprezy. Dzięki temu przedszkolaki mogą poznać twórczość Juliana Tuwima w najprzyjemniejszym z możliwych sposobów, czyli przez zabawę. Talent niejedno ma imię. Jedni potrafią doskonale tańczyć, inni swoim śpiewem są w stanie oczarować nawet największą widownię. Każdy talent jest wyjątkowo cenny i wart dzielenia się nim z innymi. I właśnie taki cel obrali sobie organizatorzy trzeciego już integracyjnego przeglądu talentów w Knurowie.
talent jest niemierzalny. Bycie osobą utalentowaną wcale nie jest takie trudne. Ja uważam, że każdy człowiek ma jakiś talent. Przeważnie każdy się go wstydzi pokazać. Wstydzi się go po prostu gdzieś tam wyrazić. Uważam, że jest to fajne. Fajnie, że tutaj po prostu jesteśmy. Fajnie, że po prostu każdy tutaj z nas może wystąpić. Czy to jest duży, czy mały. Czy to jest ktoś po prostu, który potrzebuje więcej pomocy. Ktoś, który potrzebuje mniej pomocy. Każdy z nas powinien wystąpić na scenie, każdy z nas powinien się pokazać. Udowadniają to oni, ludzie z różnymi stopniami niepełnosprawności. Dla nich talent ma sens tylko wtedy, gdy mogą dzielić się nim z innymi osobami. Na scenie byliśmy. Mhm. Na scenie. No. Dobra, a nie boicie się właśnie występować? Nie boimy się. Trzeba odważnie. Odwaga na scenie bez wątpienia się przydaje, zresztą nie tylko na scenie. Tutaj jest jeszcze jeden dodatkowy aspekt, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Budują w ten sposób poczucie własnej wartości, nabierają takiej pewności, która zapewne będzie procentowała w tym dorosłym życiu, kiedy będą funkcjonować w społeczeństwie ludzi sprawnych. Ale to społeczeństwo też musi takiej współpracy chcieć. Po to też organizowane są takie przeglądy jak ten w Knurowie, by czasem nadużywane bądź używane nieświadomie słowo integracja ponownie znaczyło współżycie i wzajemną akceptację. A my zróbmy wszystko, żeby właśnie ta szczęśliwość w nich zawsze była, żeby tych barier nie było, ani barier architektonicznych, ani barier psychologicznych. I myślę, że właśnie takie imprezy doskonale tutaj się wpisują. Być może za kilka lat nie będziemy musieli nikogo do integracji specjalnie namawiać. 5 medali, 2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy. Tak prezentuje się dorobek rybnickich szermierzy podczas 24 finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, będącej jednocześnie Mistrzostwami Polski Juniorów do lat 17. Jest to historyczne osiągnięcie RMKS-u Rybnik, który nigdy w swojej 90-letniej historii nie wywalczył na jednej imprezie aż tylu tytułów. Sekcją szermierki RMKS-u Rybnik związanych jest ponad 80 zawodników i zawodniczek. Większość z nich stanowi młodzież od 7 do 23 roku życia. Tegoroczne Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 17 były dla klubu z Rybnika niezwykle udane. Jest to o tyle wyczyn, że nigdy w historii rybnickiej szermierki, która liczy 91 lat, nigdy takiego sukcesu nie było, żeby z jednej imprezy mistrzowskiej tyle medali zdobyli rybnicy szermierze. Tak dobrego występu swoich podopiecznych nie spodziewali się trenerzy rybnickiego klubu. Spodziewaliśmy się powiedzmy 3 medali, gdzie wiadomo, jest to sport walki, sport indywidualny. Bardzo duży wpływ ma też, jaki jest dzień danego zawodnika, jak on się czuje. Jednym z bohaterów turnieju okazał się szpadzista z Rybnika, Marcin Tumas. Jego zdaniem wpływ na sukcesy miała znakomita atmosfera w drużynie. Dla zawodnika jest to kolejny krok, żeby w przyszłości osiągać podobne wyniki na szczeblu seniorskim. Bardzo się z niego cieszę, tak jak zresztą z każdego sukcesu. Jest to tak jakby kolejny stopień, który osiągamy, no i cieszę się, że mam przyjemność pracy z taką zgraną i zaangażowaną grupą osób. Więcej o szpadzistach z Rybnika w naszych wiadomościach sportowych. W raporcie to już wszystkie informacje. Kolejne w poniedziałek. Za dziś dziękuję. Dobrego weekendu Państwu życzę. Do zobaczenia.